Jesteśmy bardzo ciekawi, jaka jest opinia lokalnej społeczności o rajdzie Dakar. Przedstawiłem wam już krótkie rozmowy z policjantami. Teraz zobaczymy, co o tym uważają naprawdę istotne stworzenia. Jak wam się podoba rajd Dakar? To pojazd wzbudzający największy postrach. Nie tylko na drogach, ale i na pustyni. Jadący z maksymalną prędkością 140 km na godzinę, bo taki jest limit prędkości do tego pojazdu. Kamaz niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Nie ma absolutnie litości dla jakiejkolwiek przeszkody, niezależnie co tą przeszkodą jest. Jeżeli chcielibyście nabyć taki pojazd, rocznik 2020, sprawdzałem w internecie, jeszcze na wyprzedaży w Kamazie, jedyne 6,5 miliona rubli. What is the capacity for the fuel? How much fuel you can take? How much fuel you can take inside? 1000 liter. Budiet Pabieda. W jednej kategorii z Kamazem startuje inny przedstawiciel radzieckiej myśli technologicznej. Dzisiaj już producent z białoruski, czyli Maz. Nadal zgłębiamy rynek arabskich stacji paliw. Jesteśmy aktualnie w drodze do Rijadu, stolicy Arabii Saudyjskiej. Jak pewnie się spodziewacie, stacja prezentuje tutaj zdecydowanie wyższy standard niż ten obiekt, który pokazywałem wam ostatnio. Jest tu przede wszystkim o wiele czyściej. Co do ekspozycji, jest ona bardzo podobna. Szeroki asortyment, od asortymentu domowego poprzez jakieś narzędzia, ale oczywiście również napoje, słodycze, przekąski słone i słodkie. Dużo napojów, bardzo duża przestrzeń chłodząca, to jest ważne. My też szukamy pozycji, które dobrze są związane z polskich półek, jeżeli chodzi o polskich producentów. Jednym z nich jest już dobrze wam znany Black z firmy Footcare, którą serdecznie pozdrawiamy, ale udało się nam również znaleźć dobrze znany wszystkim prosto z Wadowic firmy Skawa trójkątne wafelki. Hello. Yeah. Welcome. Good. How are you? يلا يا زلمه شوف تورطت انا الحين لازم دخلت انت بالمشكله نلقى لك ها والله ودي احنا نعرف انجليزي شويه نترجم لك نقول لك كاسا فيسكالنا في عربي سعودي بيجيمي تام يدو كانابكه سبينتي بيننزي والله صراحه ثانك يو. Kochani, sytuacja jest niecodzienna. Staliśmy się lokalną atrakcją. W związku z tym panowie proszą, żebyśmy ustawili się do zdjęcia. Dlatego się ustawimy tutaj. Jest, nie wiem. Czekaj. Ola, ada good. Marhaba, ajbno, ajbno ana. Ata yasawru huwa dafo. Ya tutaj. Ya marhaba, marhaba. Please push it. Thank you. Bez wątpienia polski dzień w Riyadzie. Nasza ekipa na czele z Michałem Goczałem, który stoi za moimi plecami i udziela wywiadu, zajęła drugie miejsce. Marek ze swoim pilotem Rafałem Martonem na miejscu ósmym,
a na pierwszym stopniu podium stanął Aaron Domżała z Maćkiem Martonem. Super dzień, super emocje, mega wielkie sukcesy naszych rodaków. Teraz trzymamy kciuki po tym sukcesie na piasku. Trzymamy kciuki za sukces na śniegu w wykonaniu naszych skoczków narciarskich, więc trzymamy kciuki za wyniki Peace of Stoppel. Bardzo dobrze. Tak naprawdę od tankowania cały czas widzieliśmy gdzieś tam na horyzoncie kurz Michała i staraliśmy się tam ich dogonić, ale było naprawdę ciężko. No i tak naprawdę wszystko się rozegrało na pierwszych 120 km, kiedy było bardzo kręto i wyboiście i tam się udało nam najwięcej czasu nadrobić. Super, graty i powodzenia. Dziękuję. Brawo. Dziękuję. Marek, jesteś dumny z brata? W końcu sam go uczyłem. No dobrze dzisiaj poszło. Super się jechało, bardzo szybki odcinek. Nie mieliśmy żadnych przygód. Szymon zajebiście nawigował. Widziałem, że inne auta gdzieś tam krążyły, myliły się. A no my dobrze pojechaliśmy, także dzisiaj główna zasługa Szymona, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Teraz niech żyje, żyje nam!